Siema, Synetik, teraz się wyprowadziło 3 sklepy. Biedronkę, Żabkę i Lidla. Zobaczymy, który z nich jest najlepszy i do którego warto wybierać się na zakupy. Zapraszam do oglądania. O. Pierwszy sklep, Biedronka. Ja nie będę za dużo nagrywał, bo wiecie, ochrona i tak dalej, ale też wam nagram do środka. Tutaj na wszystko prawie są promocje, więc ceny są jakoś też jest git. Ja teraz proszę obsługę. Teraz kierunek Lidlu, a potem Żabka. Jeśli chodzi o Biedronkę, na koniec wam wszystko podsumuję, ale jeszcze raz, obsługa fatalna. Znaczy ta jedna pani, ale nie wiem jak reszta, ale ta pani fatalna. Kolejny przystanek Lidlu. Ja jestem w Lidlu, patrzcie jak tu ładnie. Lidl mi się wydaje, że jednak lepszy od Biedronki, w podsumowaniu wam lepiej powiem, więcej, ale nie ma ale, tylko że nie miałem co cudze powiedzieć, bo teraz Żabka, chodzimy do ostatniego sklepu. Jak to wygląda? Powiem, że ceny są najdroższe ze wszystkich sklepów. Jeśli chodzi o sklep Żabkę, ceny takie sobie, ale więcej dowiecie się w podsumowaniu. Już za chwilę podsumowanie. Zapraszam na podsumowanie. Jeśli chodzi o Biedronkę, to polecam tylko ze względu na cenę. Jak się wchodziło do środka, śmierdziało bardzo żulami. I jeszcze obsługa była troszeczkę, była dla mnie niemiła. I czystość też średnia. Ale tak to, jeżeli chodzi o cenę, to polecam. Jeżeli chodzi o Lidla, to naprawdę najlepszy sklep i cenowo. Gorsze jest, znaczy no troszeczkę drożej niż Biedronce, ale i czyste było, i ładnie, i obsługa. To wtedy nie wiem, co dużo do powiedzenia, ale 5 metrów za mną stał, jak nagrywałem, ochroniarz nic nie powiedział, a więc jeśli chodzi o Lidl, naprawdę polecam. Jeśli chodzi o Żabkę, to polecam chodzić tylko w niedzielę. Bo w niedzielę Żabka jest otwarta, a inne sklepy nie, to jest niedziela. Nie polecam też przychodzić inne dni tygodnia, na większe zakupy, chyba że na mniejsze, na jedną lub dwie rzeczy to polecam. Ale żeby iść tam na większe zakupy, to nie polecam. Więc jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrybujmy kanał, wejdź jeszcze na mojego Instagrama, to by było na tyle w tym odcinku i siema! Po mnie spodziewać, jak jestem jeszcze dzieciak. Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostawiły blizny.